Dobra, z ekipą. I do siku, widzowie, zaraz wrócę. Światło zapalę. Partiatik! Live! Hej, widzowie, znalazłbym sobie jakąś gierkę na nocki. Co polecacie? Taką, wiecie, żeby właśnie w nocy se odpalić na live i chillować bombę. Mortal Shell tu się nie nadaje do tego. Trade? Nie, bo ja nie chcę itemów, ale możesz tego. Jak się robi trade? Nie wiem, jak się trade robi. Na dole? I co chcesz pokazać? O kurde, ty już takie pety masz? O ja pierdziele. Nie no, w dupę. Ja tu już jestem 50 lat za tobą. Nie, ja nie chcę, tylko chcę zobaczyć. Nie, 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 ja ich nie chcę. Bo ja nie chcę tego ułatwień. Tak mi widz wysłał diamenty. Graj normalnie tymi petkami. Dobra, jaką tą gierkę, bo nie patrzyłem. Dark and Darker? Nie, grałem w Dark and Darker, ale na Steamie nie ma, to nie chcę grać. Dobra, głośność jest. Tibia. Izaczek. W sumie Izaczek spoko, ale... Kurde, nie wiem. Izaczek jest nie najgorszy. Ale coś nowego ja bym znalazł może. Coś nowego. Zaczka kiedyś trochę graliśmy. Nie no, Geometry Dash to nie jest do chillowania, tam mi psycha siądzie. Co to jest Risk of Rain? Ktoś zna? Like Risk of Rain. Fajne. Craft the World na Steamie. A może byśmy pograli ty, ale z drugiej strony może pograć w tą nową gierkę, co dzisiaj oglądaliśmy o niej na początku streama. Jak to się nazywało? Ktoś pamięta? Slay the Spire, co tam? Tom Tibie 2. Tak, wiecie, na nocki. Pewnie gierka jest... grindu wymaga to. Ma 40 arenę już? Kurde, jak którą mam? Jak to sprawdzić? Bo nie wiem. Rank? Rank to jest arena? Nie, chyba nie. Małpki, w których walczysz z innymi ludźmi, druga część. A w sumie małpki są fajne na nocki też, ale coś nowego tak bym sobie odpalił. Takie właśnie na nocki, nie? Raven Down, trochę pograsz i założymy gildię, ale chodzi ci o tą Tibie 2, tak? Że to jest to? Ulepszenia czy kupuję? A tu gdzie są jakieś? Gdzie ty jakieś ulepszenie widziałeś, Blackbone? A, racja, dobra, dzięki, dzięki. Wcześniej coś było jeszcze? Nie, nie ma, nie ma. Dzięki, dzięki. Dzięki, Zachtan, za 4, za, nie za 4, tylko za suma, dziękuję bardzo. Już mi się pieprzy. Gdzie jest kolejna arena, to jest koniec? A, tu. Dalej. Nie piszcie FNAF, bo było mówione, że nie będzie FNAF, tylko nie na nocki. FNAF to będzie zwykła gierka do zagrania na live. No kupiłem te ulepszenie, a znowu coś skipnąłem, czy nie? Free items. A no to nie, to brałem Blackbull, tylko tutaj zapomniałem. Wcześniej brałem, wiesz? Którą masz rangę?
rangiem. Co ja robię? Robloxik. Vintage Story. A zerknę. Ale... co tu jest? To wygląda jak Minecraft. Vintage Story to jest jakiś Minecraft? A, to jest to, co jest tego. To jest ta gierka. Tak, wiem, która to jest ta gra. Ja kiedyś patrzyłem. To jest ta, co jej na Steamie nie ma, nie? Tego chyba na Steamie nie ma, to jest problem. Jest dziwne. 50 jajek. Komety. Te komety miałem zrobić. Trzy komety robiło w dupę. Tu. Pyk. 35 masz arenę. A gdzie się patrzy, którą? Ja nie wiem. A, ja mam 24 teraz. 25 z areny miał. Gdzie ta kometa? Nie zaliczyło mi jej? Osiemdziesięciopięcioletni chłop gra w Robloxa, śmiechu warte? No. A 140-letni chłop siedzi na czacie i to ogląda, śmiechu warte. Ty, no nie zalicza mi tych meteorytów, nie wiem czemu. O. Ej, potki mi się skończyły. Książkę z magnetyzmem, ja nie wiem czy mam taką. A, magnet. Jest, jest, mam. Dobra, zakładam. Call of the Lamp, taki zaciek z zarządzaniem osadą. No też jest to spoko propozycja. Byłbyś zainteresowany współpracą z rzeźnią koni w górkach wielkich. A nie za bardzo, ale dzięki za propozycję. Książki można ulepszać? Okej, okej, to będę musiał ulepszyć. Jeszcze nie ulepszałem ani razu. Cześć, co tu jest? Odrodzenie 1. Ej, brałeś sobie odrodzenie, czy nie? Są rewindy. Pytanie, czy warto rewindy brać, nie? Bierz od razu. Ale warto już? Nie no, może rangę 5, bo to będę od pierwszej rangi znowu zaczynał, czy nie? Nick w Roblox. Jaki mam? Spartiatic coś tam. Nie, nie, Richard, dzięki za tą propozycję. Rank się nie resetuje, no to dobiję sobie. Apety się resetują? A zaraz przeczytam, co się resetuje. Czemu grasz w gry dla Szymonków lat 8? Bo taka jest średnia wieku na czacie, czy co? Where plecaki? Aha, plecaki. Gram w taką grę, bo wiem, że wtedy się na czacie nie pojawisz, większa szansa. A mi na tym najbardziej zależy, wiesz? Ale niestety się i tak zbejtowałeś.
No żartuję, widzu. No plecaki będą w kwietniu. Młody ogier z pobliskiej stadniny, z bliska jeszcze piękniejszy. Napalona koniara z bogatego domu, z bliska jeszcze głupsza. Tupe, co się dzieje na tym czacie na Robloxie? Co ja ci chciałem powiedzieć? Aha, że ta gierka Tibia 2D na nocki, to mi się wydaje spokojna była, nie? Taki progressing długotrwały, taki wiesz, że na sporo streamów byłoby co w nocki robić. Bo nie chcę zaczynać jakichś nowych gier po nocy. A znalazłbym coś takiego na dłużej, nie? Że gramy sobie w jakąś gierkę, powiedzmy do drugiej. Mówię, już co, automatycznie mi się już godziny... Miałem chwilę dobre godziny i już mi się spieprzyły na takie, że ja już po nocy siedzę. To już muszę to zaakceptować po prostu chyba. Jestem już taki skrzywiony. Rebirth? No zaraz ogarnę. Że Rangel go dobije, bo mi mało brakuje. Czy odwracamy? No chyba trzeba, nie? Ale widz gadał, że później jest jakiś super rebirth. Kłamał? Jak ci minął dzień? Dobrze, dzięki. Większość mojego dnia to live, więc no. Powstałem niedługo przed live'em. Klasyczek. Dzięki Far za 23 lata, dzięki bardzo. Wiesz, gierki jakieś na noc sobie ogarnąć. I wiesz o co mi chodzi. Przyjemnie było siedzieć, nie? Bo w ligę mi się nie chce grać. Więc, a to jest taka spoko gra na noc, ale nie będę w to grał, bo mi się totalnie nie chce. I zaczek też mi się za bardzo nie chce obecnie. Coś bym sobie znalazł nowego, nie? Flicker Heroes? To jesteś jak na Robloxie? Bierz Rebirth od razu, posłuchaj dzieciaku. No już biorę. Dobra, biorę. Luj, zobaczy co to robi. Teleportacja? O! Siła PEC 75% stronger? O kurde. Dobra, biorę, pieprzę. Ale animacje. Nice. Odrodzenie 1. Nagrody. Ale pety wszystkie te same zostały. Kurde, to mogłem opening petków zrobić tam. Bierz 7 mikstur. Ja pierdzielę, ile rzeczy oni wymagają ode mnie. Nawet jednej nie mogę zebrać. Myszki nie widzę w tej grze. Co mi pisałeś 10 razy? Żebym opening zrobił? No zrobił przed kolejnym, no. Flagi. Warto nas spamić tych flag po prostu? Żeby quest tylko zaliczyć? Nie, no chyba nie. Kurde, ale tak to questa nie zrobię, jak tego nie zrobię. Next arena już? A! Ty, jaki progres porypany. Po tym. A no tak, mamy bardzo mocne pety nadal. To co nam zresetowało? To tylko golda? To tak naprawdę nic nie straciliśmy. Zamek. Jest zamek, no. Czy radio FM leci w tle? Nie. To w dupę jest. Huge pets. Oha. To się pieprz w dupę. Już wkrótce. Krystal, okej. Okay. Ile mamy kluczy? Ja pierdzielę, zero?
No to chociaż spin dajcie. Ale skam, najgorsze co mogło wypaść. A to co to jest? Call of the Lamb, da się z Twitcha te łączyć, a co to daje? Clicker Heroes na Steam za darmo, giga gier. A chyba kojarzę ją. Jest druga część, ale w RPG się zmienia. Oj, co tu jest za miejsce? Szczęśliwego nowego roku, dzięki. O, dzięki za 40 kafli. Oj, co to daje? A, to jest tylko wygląd. Co to w dupę jest za miejsce? O kurde, co? 100 diamentów tu się da wydać? Ej, wydajemy 150 diamentów, czy się nie pyli? Nie. Okej. A 100? Jakie tu kwoty są? Że tu jest w dupę tak drogo. Tylko VIP. Aha, fajnie. Pieprz. To co ja mam tu robić, jak nie mam VIP-a? Nic? Nic się nie da zrobić? Ej, nic się nie da chyba zrobić tu, jak się VIP-a nie ma. Trenować za gemy? Co w dupa? Gdzie? Dobra, idę stąd. Nie, to jest jakiś syf ten zamek. Dużo możliwości, ale ogólnie w swojej osadzie możesz mieć wybranych widzów z czatu, ale w tym Call of the Lamb? Co daje ta gierka ogólnie? Jak dołączyć i grać ze mną w tej grze? Nie mam pojęcia. No są pety za gemy, ale nie opłaca się. Widz napisał, że nie opłaca się 200 wydać gemów. Ale ja pytam o taką gierkę na więcej na nocki, nie? Taką gierkę typu nocne streamy z niej na dłużej, nie? Nie musi być na dwa streamy czy coś, tylko taka, że se po nocy będziemy grać po 3 godzinki powiedzmy. Się tak będzie stakowało. Na długi czas taka gra, nie? Wiesz o co chodzi? Tam masz stragany, na których możesz wystawić pety za gemy i ktoś może je kupić? Serio? Ale moich nikt nie kupi, ja mam strasznie gówniane pety. Podkuję z bind? A, dzięki. Jakie złote łapki? Cześć, bo muszę to kupić. Kurde, tych mikstur trzeba nafarmić. Jak popieprzony. Ale użyję te flagi na pałę chyba. Byleby dalej przejść. Bo questy stoją w miejscu, no. To bez sensu.
Rozumiesz, nie? Zobacz za portal z Classic Obi. Już, już. Ile jeszcze? Jeden. Idę zobaczyć. Cześć, tutaj on był. Ty, co to w dupę? Jak to podnieść? O kurde! Ej, skąd takie info widzu z tym? Black Blue, weź se za tym portalem jest item z Classic Obi. O ja pierdzielę, ale OP. Szansa na shiny peta, jak masz 5, dobra. Skąd 5? Skąd wziąć 5? Ale OP. Nie, teraz to sprogresowałem. Po nocy idealne gierka Day Air w sklepie Play za darmo. Ale nie no, mi nawet nie chodzi o to, nie musi być za darmo gierka. Powiem tak, no może to być albo to MMO, co widzieliśmy, to taka Tibia 2, bo w sumie wiesz, na noc gierka, czemu nie? I damy szansę jeden stream, jak będzie gówno, to się wyłączy i już się nie wróci. Sterdiuwa, walić nową gierkę do farmienia? O farmieniu? I co, na nocki to byłaby dobra gra? Jak na początku? Nie, no nie znajdziemy tego. To jest giga poukrywane. To widz musi powiedzieć, gdzie to jest. Nie ma mata, że my to znajdziemy. Jak, nie jest? A już znalazłeś ile? Na każdej arenie to jest? Kurde, co? O ja pierdzielę, ty rzeczywiście, dobra. Dobra, dawaj na początek. Gdzie widziałeś pierwsze? Dzięki Fernand za 7 lat. Witam ciebie, witam. Siema, siema. Jest. Podobno 5 coś daje dopiero. A tu nie widzę, nie ma tu chyba. Na drugiej nie ma bata, że jest. O, tutaj, tutaj. Dobra. Dawaj czwarta. Ty, może to jest co druga, zoba. Co druga. Tam byłaby w takim razie na Robi. Ta, Obi, Robi, o, Classic Obi. Ta tu była, czyli teraz będzie za tą, czyli tu. Jest! O, co druga, dobra. Czyli tu nie będzie, tu musi być. Wracaj? Gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie w dupę? Gdzie ty jesteś? Gdzie była? Przy eliksirach? Co ty gadasz? Czyli nie jest co druga? O kurde! No i w dupę moje obliczenia poszły na marne. Ja pierdziele. Dobra, czyli tutaj też może być? Ty, jest szansa, że tu jest? Gdzieś? Jest! O kurde! Ej, nie mogę podnieść. A, bo ja to już mam. Widziałeś tu gdzieś? Co ty gadasz? Jak ty to tak szybko znajdujesz? Dobra, mam, mam. Co w wodzie? W której wodzie? No nie no, zdobyłem tu już. A, bo o to wam chodziło? Że tu w wodzie będzie.
Już znalazłeś? O kurde, co jest? Ja pierdziele. Ja to nic nie widzę. To normalne? No i tu chyba nie ma, nie? Masz tu czy nie? Nie, tu chyba nie ma. Jungle Obi. Gdzie był Jungle Obi? Tu? Nie. Ty, ale porypane te łapki są. Skąd takie odkrycie, że takie coś istnieje, ty? Ej, nie ma już dalej w ogóle. Poznikały i luj. Na spawnie są dwie, zaraz się pójdzie. Co ile to daje? Co 5? Jest? A, jest, ale już to mam. Tylko nie wiem, kiedy ja to podniosłem w takim razie. Ja musiałem to przypadkiem kliknąć. Nawet nie wiedząc o tym. Czekaj, jaka ta gierka? Stardew Valley. Spoko, byłaby na noc, mówicie? Kurde, no parę gier trzeba by szansę dać, potestować takie nocne gierki. I coś się wybierze. Takiego na dłużej, nie? Dla mnie to nawet, powiecie, ja tak jak w cieniu odpalamy, no to wolę gierki na takie trzy streamy, nie? Dark Souls 2 było bardzo długie, ale Dark Soulsy się nie liczą. Plecaki to w kwietniu dopiero. Craft the world, potestuj. Krasnoludy są. To najważniejsze, że są krasnale. Tu gdzieś jest? A jest, ty! Jest tutaj za grobem. No way. Tutaj, masz to, Black Blue? Za grobem? Tu. Pal World? Co to jest? Brzmi trochę jak P-World. Oczywiście to nic złego, tak? No ale brzmi... Wracaj, gdzie? O kurde, tu były dwa! No way. Dobra. No nic złego. W sensie... P-word. Powiedzenie w ten sposób. Ej, czekaj, w tych jaskiniach też może być? O, jest. Tutaj w drzewku. Ale popieprzone. Dawaj tu. W drzewku masz. Nową postać Backpack Battles? Nie. Backpack Battles dopiero wrócę w kwietniu. I wtedy będę cokolwiek patrzył. Na razie całkowicie tę grę olewam. Ej. Co ty? Tutaj wziąłeś z drzewka? Tyle kolorów i cyferek na ekranie ogarniasz normalnie? Tu nie ma co ogarniać, tu się tylko stoi. Idealna gra dla dziadka. Pokemony? Nie lubię Pokemonów grać. Nie lubię gier Pokemony i w ogóle Pokemonów. W sensie, kiedyś tam lubiłem oglądać te filmy, nie? Filmy kinowe właśnie, bardziej lubiłem Pokemony niż te bajki. Ale obecnie w ogóle mi się tego nie chce. Dragon Balla wolę. Czasem coś tam zerknę, ale chyba nie ma tyle dobrych gier co Pokemonów. Pokemony chyba w miarę git robią te gry, skoro są ciągle popularne.
A co chodzi w tej gierce? No farmić se, nie? Taki Roblox typowy. Ty jak Pokemonowie lubisz, to 7 Days to Die się sprawdzi, ale to zły, to bym normalnie odpalił. Masz? Gdzie ty jesteś? Cię nie widzę. Czy ty jesteś dalej? Stardew Valley byłoby 10 razy lepszy niż ten Roblox z dupę? No właśnie rozmawiamy o tym, nie? Witam w ogóle. A nie, ja cię widziałem wcześniej, Draco. Gdzie ty jesteś? Cofaj? Tu coś jest? Co ty gadasz? Gdzie? Bo ja tego nie widzę. O kurde, ja pierdzielę. Pieprzeńce jak ukryli, ty. Jedno Stardew Valley. Nie wiem, zobaczymy. Też spoko była na noc, Kidum. Użyj flagę do questa. No już, już. Właśnie mikstury, mikstury. Tu jest napisane, co za sklep tam jest. O kurde. Tutaj było mikstury. Kurde. A gdzie jest Jungle Obi? Nie ma? Na premierę Cult of the Lamb waliło serwery na Twitchu. Jak ludzie grali? A ile już ta gierka ma? Ja w nią nigdy nie grałem. Znaczy wiesz, no to nie chodzi o to, że musi być jakaś świetna też gierka, w sensie to na nocki gra to. Nawet może być jakiś grind czy coś, ale taka do nocki, że siedzimy sobie, chillujemy bombę. Tylko taka, żeby spoko była, nie? Dla widza też. Tak naprawdę najlepiej by było potestować, no. Czy to to Stardew Valley na noc, czy to... czy tą nową Tibię. Czy ten Graveyard Keeper, ale to chyba już wolałbym to Stardew. Czy jakoś tak? Rozumiemy się. To jedź! Hollow Knight? Nie no, to normalnie bym odpalił, nie na noc. Kurde! Padłem jak pep. Nocne gry to są tak, Roblox, małpki, Liga, ale w nią nie będę grał. Takie przykłady ci daję. Skacze jak w Shreku, no. Podobnie. Też tak ręce bierze. Był finał. O kurde, nie zdążę. Nie żyje. Call of the Lamb polega na tym, że masz połączenie zarządzania z wioską, z wyzwaniami i roguelike'iem. Też można szansę dać, no jak oddaję. Nigdy nie grałem. Wymagania spełnione. 5 owocków użyję. Czekaj. Gdzie jest? Średnie Call of the Lamb to zarządzanie wioską spoko, ale sam element rogue
Lajk słaby? Czemu? Nie wiem, no jutro i tak Dark Souls. To raczej, chociaż kurde, bo tak nie wiem, czy przyciągać aż powiedzmy do czwartej Dark Souls, piątej. Czy nie lepiej powiedzmy grać sobie w nie do tak drugiej. Potem sobie inną grę odpalać na noc. To jest pytanie, nie? To jest pytanie, które wymaga odpowiedzi na ten moment. Minefield, co to jest minefield? Był taki ten? W którym jest ten minefield? Jedenaste? Co ty gadasz? A tak szybko wiesz? To może jakaś przyszła seryjka, Terraria? Nie wiem, czy Terraria chcę w ogóle się brać za nią na razie. Bo niedługo będę się brał za modpack do Minecrafta. To dwie podobne gry by były. Naraz. A i to jest RNG tutaj? Terrarka. No nie, bo Minecrafta nie długo będziemy grali. Ej, to może być jedno po sobie. Na 200 godzin jest Terraria, ale to jest na noc. To nie musi być nawet, że na każdym streamie to by było. Tylko taki nocny content, że... I tak o uznajemy se, tak o, rozumiesz. Właśnie myślę jak z tym Dark Souls, jakbym to Dark Souls robił, to myślę, no to od jutra, czy to dograć całe live'y, czy nie, no bo tak naprawdę to jest tylko dwa streamy. Trzeba to przemyśleć. Dwa, trzy streamy to jest tylko... Dobra, Winek. Terraria jest 40 godzin łącznie z budowaniem ładnych budowli, ale jesteś doświadczony, no to no, też robi swoje. Komety. Czekaj. Minecraft. No Minecraft bym zrobił. Jest taki bardzo fajny modpack. Widz mi pisał, że to będzie na 6 streamów z moim tempem. To idealnie. Znaczy się nie, widz mi pisał, że tego, że da się to zrobić dwa live'y. Ale jakbym chciał wszystko, to 6 live'ów. Coś tam na P, paczkę, nie pamiętam jak się nazywa. Ale od twórców Better Minecraft. No P, no. Prominence, a tak, tak, no, no, no. Ja pierdziel, jak to możliwe, że wy znacie te w dupę nazwy losowe. Piotr P? Nie, nie, nie. Ty, mam pół klucza. A nie, mam cały. O, oh, nice. Trzeba jeszcze jeden ten meteoryt. Masz? Czekaj, zniszczę tylko meteor, mam questa. Co ty grasz? Robloxik? Piękna gra.
Musisz otworzyć umysł. Czaj, dobiję te 10 diaksów. I idę do ciebie. A gdzie ty jesteś? Która arena? Weź zobacz na teleporterze. Cofaj, już idę, idę. Ty, wbiłem tier nowy. O kurde. Piąty. Nice. Nowy wygląd gwiazdek. Ej, ale nie ma kolejnego tieru? Nie. Czy questy mi się odblokowały za 4 gwiazdki? Tutaj? O kurde. Nice. 13, jeszcze 2 i będziemy mieli boosta. Podobno na respie są dwie łapy. Tylko trzeba poszukać. Cześć, klasikowi miałem quest, a zniknął mi ten quest? Nie, nie brałem. Przecież nie wiem, czy tu pierwszego nie wziąłem. Gdzie ty masz tu? A nie, nie mam, no. Dobra, dzięki, dzięki. Ja pierdzielę. Ja sam tu szukał z 10 lat. MC jest do śmieci, ile można w to dziadostwo grać? Na modach jest fajne. Tak mi się wydaje. Bez modów to raczej by mi się już też nie chciało. Chyba że speedrun, ale speedrunować według mnie nie ma sensu. W sensie ma sens, ale bardzo dużo czasu poświęcić na to, dlatego według mnie nie ma. Żebym wolał Dark Souls 1 speedrunować. Dużo mniej RNG. W sumie mało RNG jest w speedrunie Dark Souls 1. Ale jest sam parę rzeczy. Zamiast zrobić RLC oglądam dziadka w Roblox. No RLC nie ma całego na nic. Ale ta no. Zobaczymy widzowie jak Dark Souls jutro. Bo może być tak, że po prostu przycisnę je na 3 stream. Ale nie wiem, no może bym tak zrobił. Żebym sobie to podzielił. Bym chyba wolał to szybciej skończyć. W sensie wiadomo, no chcę to wygrać, ale jednocześnie nie chcę tego przeciągać, rozumiesz? Tak jak z Dark Souls 2 było. Jakbym to rozciągał na kilka streamów. To się to rozpieprzy potem. Same pięści w Dark Souls. A jest, są jakieś kastety w trójce? Małpkę i szkoły życia? Nie, nie, nie. Nie, małpki się nie nadają do szkoły życia. Tak uznałem po wczoraj. Bo się tam skupiać trzeba, żeby nie paść. W sumie Odyseję robiłem, to może dlatego. I przez to też tak się nie ogląda uważnie, a na Defenderze lepiej było, więc już lepiej Robloxa i szkoły życia. Już ma być. Dark Souls 2 jest takie okej, no. Raz w życiu można zagrać. Czekaj. 3 słoiki? Czekaj, to ja muszę tu słoik postawić, ja mam słoik. O kurde, ja mam ich tak dużo? Przydałoby się pety pootwierać. Ja już się nie otwierałem tu. Nie, nie tak słoik, no. O co ci chodzi? Widzu, oszalałeś? Ja ten słoik tylko... napełniam monetami. 500 monet, widzisz? Nie, nie, Rukasz, na razie nie. Sam Roblox.
muzyczka i gadanie z widzami. Nie chce mi się oglądać teraz. Zamiast grać w normalne gierki, dziadek gra w Robloxa? No tak, ale o drugiej w nocy. No to właśnie na tym polegają nocne gierki, no. Poza tym nawet w dzień Roblox byłby git, ale... Wolę go na noc zostawić. Na nocki Entropy 0 i Entropy 02, mod do Half-Life'a 2 z fabułą. Nie no, ja na noc nie chcę fabularnych, tylko gry typu, wiesz, chillowanie, nie? Co mogę, Black Blue? A, na piątym, czekaj, zobaczę. A tak, racja, dzięki. Kurczę, to 40% pety silniejsze. Nie wiem, czy tego kryta zostawić, czy nie. ...25% petów, no to takie ono. No i zaczek też byłby spoko na noc, no. Co prawda tam się trzeba sporo skupiać, ale oddaję zaczek. Bo też się da czat czytać. Małpki tak samo, no liga też spoko na noc. Gierki, które nie chce mi się w dzień odpalać, bo wolę coś innego. Ale które w nocy, wiesz, można sobie pochillować. Taki koncept. Wcześniej pamiętam graliśmy w LoL'a po nocy. Wizaczka też po nocy graliśmy. W mobilki graliśmy po nocy. Takie, że na przykład na parę streamów one były. Coś takiego, nie? Spoko, Samuel. No ja mam tak, albo bym Stardew Valley pograł, albo tego, tą nową Tibię. Albo, znaczy dałbym szansę po prostu każdej z tych gier. I znaczy się zrobiłbym po prostu tak, że dałbym szansę, ale jak się wciągnę w którąś z tych gier, no to wtedy byłaby na noc, nie? Chyba żeby nie oddawało, no to by się pieprzyło tą grę po chwili. Czyli po jednej nocce. Ale Robloxik też spoko na noc, małpeczki. Co tam akurat będzie chętka, nie? Tylko właśnie fajnie by było znaleźć taką grę, która by wciągnęła i na nocki by była, bo wtedy wiesz. Aż chce się. Rozumiesz? Co za giereczka? Która ta? Roblox. Death Must Die, co to jest? Co to za gierka? Od kwietnia to na pewno będą plecaczki grane, ulala, i to dużo. Hollow Knight odpalę po prostu, tak jak Soulsy. Co to jest Death Must Die? A, te wampiry! A jest też taka gierka, którą chcę przetestować, chyba na noc odpalę. Amy mi wysyłał. Amy, jaki tytuł był tej gry? Nie wiem, czy Amy jest na live. Co za pół roku? Hollow Knight? Nie. Mówiłem, albo przed DLC do Eldena, albo po, bo jeszcze nie wiem właśnie jak to będzie szło z tymi gierkami. God of Weapons, a no właśnie, no. Isaczek też jest propozycją ok na noc, ale zobaczymy. Trzeba coś wypośrodkować. Ale wizaczka mi się na razie nie chce po prostu. Jak mi się zachce wizaczka, to będzie wizaczek. Prosta piła.
I wtedy go będzie znowu tyle co ostatnio. Czyli trochę, ale zawsze coś. Odda Hollow Knight. A na ile mniej więcej streamów będzie, jak myślisz? W ogóle w Hollow Knight się gra padem czy klawiaturą? Roblox syfem? Dobra giereczka to jest. Nie znasz się. Ty w ligę, chłopie, grasz rankedy codziennie i mówisz coś o syf grze. Zastanów się. Nad sobą. Posłuchaj, dzieciaku. Czekaj, gdzie jest quest? Gdzie ja mam tego? A ja muszę ten słoik na razie, potem to zrobię. Te owoce chyba trzeba na pałę użyć i luj. One i tak się stakują. Ha, one się tak stakują. Broni Robloxa, stream sponsorowany? Nie. Musiałbym zaznaczyć. Dwie flagi użyć. Czy to jest obrona Robloxa, jak mówię, że jest tak samo gówniany jak Liga, ale też jednocześnie tak samo dobry? Chyba nie, no. To jest mówienie prawdy. 4-5 streamów Hollow Knight? Padem, okej. Okay. To parę będziemy grali. Nowa ręka i pety po tym słoju. No chyba trzeba. W dupę. Strasznie wolno już niszczymy. Astroner. Co to za gra? Ty, co to jest? To ma 100 tysięcy opinii na Steamie. To jest 2K16 gra, co to w dupę jest? A, ja to chyba kiedyś widziałem na YouTubie u kogoś. Takie, co się wydobywa zasoby. Czekajcie, zrobiłbym nowe pety dopiero jakbym miał questa na to. Bo ostatnio zrobiłem i od razu potem był quest. I zmarnowane było. Flaga. O, 200 diamentów. Atlantis. Gdzieś tu? Jest. Właśnie na jednym lidze wbiłem w nowym sezonie, więc pozdrawiam. Nie trać czasu na tę grę. Stardew Valley jest giga fajne. W ligę będę grał jak mi się giga zachce, a nie wiem kiedy to będzie. Możliwe, że nigdy. Ale najpewniej w końcu choroba wróci, ale oby jak najpóźniej. Ale nie będę w ligę grał. Nie planuję nawet wracać. Planowałem wracać i gówno z tego wyszło, więc no. Może jakaś wena wróci na 3 live'y za miesiąc i znowu zniknie liga na pół roku. Ja to w ligę parę lat temu grałem dużo. Znaczy się w presezonie, czy w poprzednim splicie grałem. W tamtym sezonie, ale to też sporo na off-streamie wtedy. Trochę na streamie. To był ostatni czas, kiedy się w miarę wciągnąłem w to ścierwo. Little Nightmares byś zrobił, jedynka jest na 3H, dwójka na 5. A no to można zrobić tak jak dzisiejsze horrory, taka gierka do zrobienia, tak? O, rozumiem. No to mi pasuje. Czekaj. Czy jak otworzę to, to dostanę gift? Tego eliksiry mi zaliczy? Nie. Saraka.
Łapka jest po lewo między drzewami w najlepszej arenie. A, dobra. Gdzie jest? O, dzięki, dzięki. No to 15. To teraz 20 dopiero będzie potrzebna. A to Little Nightmares, to co to jest? Bo ty mi to chyba Draco tego wysyłałeś, nie? Tą gierkę konkretnie. Nad? O kurde, też jest, dzięki. Ja pierdziele. Nie mogę tego wziąć. Ty no, nie zalicza mi. Jest. Dobra. Platformówka, spoko, klimacik ma. Horror to jest? Okay. Horror, platformówka? No to nie grałem nigdy chyba w taką grę. Może oddać. Czy jest słoika, muszę z tobą. Idę po te popotki na razie. Jak ulepszasz eliksiry do wyższego tieru, to kraftowego pod. To kraftowany potem zalicza do questa. Którego? Tego zbierz eliksiry? Serio? No to zaraz przetestujemy. A gdzie się ulepsza poty? Tu? Trzynasta arena? Idę zobaczyć. Ciekawy jestem. A, dzięki. Ile potrzeba na ulepszenie? 3. O kurde, zarąbiste, no. To jeszcze 2. Dobra, git, dzięki. To ja będę tylko to robił, jak będę miał questa. Classic Obi, o kurde. To było chyba tu. Skąd masz tyle gemów? Widz mi wysłał parę. Bo w tej grze da się wysyłać gemy. Znaczy się 2 widzów wysłało mi, ale to swoją drogą. Ale tylko gemy wziąłem, petów nie. I książek, czy tam enchantów, jak to się nazywa. Nie, Piotr, jeden widz inny też wysłał, wiesz? Dzisiaj, jak zacząłem. Pięć eliksirów tieru. Raz, 2, 3, 4, 5. Użyte. Dawaj, 16 arena. Idę. Co tu masz? Co to jest? A, te ulepszenia enchantów. A to też dropi jako enchant? Jak potrzebujesz do questa? Tak jak potki? Bo jak tak to aha, dobra, to poczekam na questa. Poczekam sobie, ale dzięki. No to ja przetestuję tak to. Poczekam chwilę. Czyli co ja miałem zrobić? Aha,
Diamenty i flaga. To może użyję tą flagę na diamenty tutaj. Albo w następnym. Znowu się mogę odrodzić? Aha, czyli odrodzenie 1 i teraz odrodzenie 2, bo musimy dojść na jaką arenę, na której to będzie. No strasznie wolno to idzie. Chyba trzeba będzie. Czekam cały czas na tego questa, żeby jajka otwierać. Bo pewnie on wyskoczy od razu, jak tylko ten tego dostanę. To jest takie pieprzone. O kurde, arenę odblokować quest. Nie mogę, bo wtedy mi się nie zaliczy tutaj słoik. Kurde, rozpieprzyłem to. No źle to zrobiłem. Kto by wiedział, że to będzie? Mam niebieski klucz, no. Zaraz ogarnę tą. Możesz odblokować i zostać tu, ale zobacz, quest polega na tym, czy słoik w najlepszym obszarze zniszczyć. Czyli jak odblokuję, to już mi się spieprzy to. Alu, idę po te pety. Zobacz, jak to wolno idzie. TNT, a to i tak 500 trzeba, to strasznie długo będzie. Zobacz, kiedy ja ostatnio peta brałem. O kurde, ja nawet nie wiem. Ej, ale tu się da. Właśnie, enchanty na peta. Tak, masz rację. Które to by? To. O kurde, on lepsze, 50%. Dobra. 0,3. Dzięki. Dzięki, oczywiście, daję ci swoje błogosławieństwo, ale co to znaczy? Czy to będzie gdzieś lecieć w tym? Mój live? Ale tego? Normalnie, tylko zrób tak, że przy telewizorze ustaw słoik. Ludzie donate będą wrzucać, a potem wyślij mi jako donate, rel. No i to mi się podoba. Tantiemy. Wypad 0,3. Dzięki Vatambor. No jasne, że tak, jak masz ochotę. To tego. Jeżeli serio tak będziesz puszczał, to wyślij mi zdjęcie, bo ciekawy jestem. Co to? A, 5%. Pytanie szybkie. Czy już się nie garbisz? A co nie? Ja się nigdy nie garbię na live'ach, wiesz? No nie licząc momentów, gdzie się skradam. Ale to są jakby momenty, w których specjalnie to robię, tak? Wiadomo. Czy inna gierka będzie jeszcze dzisiaj? Raczej nie. Chyba, że małpki, jak mi się zachce. A może małpki jeszcze jakieś później? Może małpki jeszcze? W sumie tak sobie pomyślałem, że zagrałbym później. A live pewnie do 5 będzie. Albo 4. Ciekawi mnie, czy jutro będą szoty już z tego.
Z Mamony jak gra w Elden Ringa. Znaczy się w tego, w Dark Souls 1. Bo obejrzał. No skradanie jest, wiadomo. Małpy do 7. Nie, nie, nie. Ostatnio i tak było do 6 Dark Souls 2. 3 dni temu, czy 4. Gdzie się ulepszało te pety? Golden Machine to jest to? 10, dobra, to dobrze poszedłem. Dobra, w ogóle zobaczmy już te pety, jakie są. No niezłe. Które my wcześniej mieliśmy? Te, 1.19 wcześniej były. Ja pierdziele, 170 tych mam? Co w dupę? Jeden shiny wypadł. Ej, szanse zwiększone o 15? 15 łapkami i wypadł jeden. XD. Czy to jest XD? To jest XD po prostu. A da się ich z Golden ulepszyć na jeszcze wyższy tier, czy nie? Gdzie? Której arenie? Ile daje ten jeden taki unikatowy? Czekaj, unikatowy wypadł. Który to jest? To nie jest unikat. Tutaj jest. O kurde, on jest gorszy niż złote. To jest 15% szansy 0.02. Na której arenie się na jeszcze wyższy ulepsza? Tier? W tym naszym Black Blue już? Czekaj. Założę jeszcze te czanty. Pyk. Te kryty mam aż 5. Ja to potem ulepszę i wtedy to będę nosił. Magnes. I to. Masz 15 shiny? Petów? Dobra, zobaczmy jak teraz szybko niszczą. O kurde ty. Jaka różnica, o co chodzi? 1.84, a wcześniejsze miały 1.19. No w sumie ta to skumulowane na taką ilość. To robi różnicę. Kupowałeś więcej otwierań jajek i więcej petów. A właśnie. Na piątej randze jest więcej petów do założenia? Czekaj, na którym to było? Tutaj. To idę. Idę kupić. Dzięki za przypomnienie. O Jezus, będziemy stać? Nie no, stać będzie. Jeszcze 200 000. Czekaj, to jakie mam terapety? O kurde, to za dużo tamtych zrobiłem. No ale dobra, później się otworzy jeszcze. Rainbow pety na 31 arenie. Dobra, to muszę do niej dobić. Ty, no to teraz już w ogóle jeszcze będą szybciej niszczyć. Ty, skrzynia. A mam chyba questa ze skrzyniami. A nie, już go wykonałem. Ale u nas chodzi szybko, jak te skrzynie zazwyczaj to wolno idą. A tu coś takiego. No. No i jeszcze jeden diament, to też jest quest. Dobra, nice. Ale dużo diamentów jest na tej 25 arenie. Dobra. Dwa tier. 3 mix, tier 3 mixtury, ja nie mam czegoś takiego chyba.
Niedobrze. O jak? Nie mam, nie mam. Znaczy musiałbym chyba ulepszyć. Magic coin ja... Co? Cześć, zaraz mamy questa. Słoik się zrobi na kolejnej. Dobra, spoko. Otwórz sobie prezenty. No nie wiem, czy się opłaca, bo im dalej, to chyba lepszy drop będzie, czy nie? Nie? No to otwieram, pieprze. O kurde, ty, jakie rzeczy powypadały. Ej, mam... Okej, mam dwie poty tier 3 akurat. Dzięki, widzę. No to używam. Słoik zara. Zamiast kupować peta, można kupić całego papierosa? Nie, to jest antypalenie. To nie jest gra dla palaczy. Na jakiej siarence możesz wysyłać pety? Ja na misję? A, racja, mam coś takiego, wysłałem. Tylko nie wiem, co to... Daję, miałem zobaczyć, ty. Ty, nie mów, że to za misję, to ja wysłałem pety najsłabsze, jakie miałem tam. Zaraz pójdę je odebrać. 10 bananów. Cześć. O, 60 jajek. Oczywiście, quest teraz z jajkami, klasyk. 10 enchantów, dobra, w końcu. Pójdę po enchanty. Czekaj, a to w sumie to wezmę też. Czekaj, gdzie się enchanty kupowało, mi powiedz, widzę. Kurde. Tu jest upgrade enchantów. Tu? 15 to był? 9? Tu? Dobra, idę. A w której arenie się odbiera pety z tych? Z questów? Bo ja je wysyłałem wczoraj, to odbiorę je teraz. Co, Black Blue? 19 burbu jest tam, to zaraz ogarnę. Dobra, i teraz tak, ulepszanie. To na pewno te najgorsze. Ta, zalicza do questa, dobra, nice. Trzy. To bym ulepszył te okryta i se go nosił w sumie. 7%. Kurde, nice. Zarąbiste. To jest na laka. Czekaj, to bym miał to. Ty, to jest spoko. Bo i tego nie miał 3. Będę miał 2 lepsze i 1 gorsze. Dobra. I chyba tą siłę petów jeszcze. Na 40. No. Zarąbiście. I teraz tak. Gdzie to się zakładało? Tu. Siła petów. Aha, no tutaj okryta nie mogę. To chyba siłę petów na razie zostawię. I teraz tak.
marca wy mówicie, że 20, tak? Dwa legendarne bugi? Gdzie to w dupę jest? No jest. O kurde. Ej, ale ja ich... Ja najsłabszych jakich miałem wysłałem, to chyba spieprzyłem, nie? A nie, to jest w sumie... Całkowicie losowe chyba. Nic nie rozumiem, ale... A, bo danego typu mogę ileś... Wtedy ten lag zwiększał, tak? Racja, było coś takiego. No ale tier 1. A, bo tutaj... To aż tyle się zwiększa tych rzeczy? Witam, pan Bull. No w nocy w Roblox coś tam klikam. Ej, co jest? Ty, nie mogłem kilku ich wczoraj wysłać? Tu jeden poszedł. Robloxik taki nocny, widzę, wiesz? Jutro dysy gramy. Dobra, tutaj. Słoik. Gdzie ten słoik? W dupę. Już mi się pieprzy obraz przed oczami od tego komputerka. Coś w tym złego? Chyba git. Co kawałki? A, zara, zara. A która mapa? To pójdę. Obok? A. Gdzie? A, tu, okej. Dzięki. Coś jeszcze tu jest? Ta. Dobra, dzięki. Jeszcze dwa brakują. A, i tu? Cześć, gdzie to jest? Gdzie to jest, bo ja ślepy? Tu jest czy nie? Nie ma, okej, okej. Jest na łodzi? A, ja pierdzielę. Jezus Maria. Jako co ja mam pet 99? Fajne. Chyba jeden z lepszych trybów w Roblox, więc rozumiem czemu aż tyle ludzi w to gra. Bo jest bardzo dużo progresu bez ładowania kasy. O, większość tych gier to jest tak, że 2-3 godziny i później już bez kasy to... Progres tak spowalnia, że slowy, a tutaj spoko, nie? Nadal jest git. Już nie wiem ile mam grań tych godzin, więc ciężko tak też powiedzieć. Czekaj, widz pisał jakiś tych upgrade pomiędzy rękami? A. Kurde, wcześniej też nie kupowałem. A tam dalej już kupowałem. Item. No i git. 60 jajek, flagi, złam... A, słoik, właśnie, 160.
A co to są te mini skrzynki? To? Nie wiem, o co chodzi z tym. Złam dwie mini skrzynki. Diamenty? Nie. Tu nie mam pojęcia. Kufry czerwone. O, tu nie ma. Te takie, co spadają co jakiś czas? Te takie legendarne? Czemu jest mini? Trochę skam. Coś wypadło? No te questy też całkiem fajne w tym Pet Simulator. Spoko tryb, nie? Tylko na dłuższy czas, wiadomo, no jak to clicker. Mikstury się pokończyły jakieś, a pieprzcie. Ale wolno ten słoik, to idzie tragicznie. Bugi otwórz. Jakie bugi? Gdzie to? 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 O kurde, ile to itemów daje. Ja pierdziele. Skąd takie bugi się bierze, ty? Dupa. Przydałoby się ich więcej mieć. Czekaj, muszę tu użyć jakieś losowe gówno. Bo się kończy to. O. Pyk. Jeszcze jedna flaga. O, jest ten. Zobaczymy, czy zaliczy. Z questów? A, no to git. Ty, tier 3 ta. Git. Mam krystal, tak, zaraz tego, zaraz pójdę do zamku. Tylko słoik do niszcza. 60 jajek. Kurde, w następnej tej arence bym to zrobił. Te 60 jajek. Tylko tutaj słoik. Trochę to wszystko zajmie. Czy jakich jabłotków nie mam użytych? Zielony. To jest przy jajkach, a ten? Ten mam, tak? To jest to. Pomarańcza. Ty mogłem nie używać, bo zarańczy quest w dupę. Aha, rzeczywiście. A, i z tych skrzyń też wypadają itemy. Dobra, zarobiście. Zastopujesz gierkę, uszedł do toalety? Tak, właśnie zastopowałem. Tak. Na tą grę nawet patrzeć się trzeba, ale tabujesz i se idziesz. Pewnie dużo ludzi tak robi, że na notkę zostawi i luj. Tylko w sumie farmienie tutaj, nie no, farmienie golda tutaj też dużo daje, no bo jak później jakieś jajka podrobić. Tych petów trzeba nadrobić, potem je ulepszać, no. Pizza pokażę? No właśnie, zobacz, jakie łapy. Owocki używają boostu. A! Ale ja właśnie czekam z owockami zawsze na ten. A, to nie ma co. To się stakuje niby, ale takie... Dajcie ten słoik! Gdzie jest słoik? To ostatni. Słoik i skrzynkę i mamy to z głowy. Idziemy
A rękę? Ty, ale w sumie te rangi to bardzo szybko lecą. A, będziemy to mieli, no. Ty, pety atakują 40% szybciej. To jest zarąbiste. Happy pets. Nie mam tego, żeby więcej petów założyć rangi. Nie wiem, od której teraz będzie. A za ile to? Ósma? O ja... Ja pierdzielę. Siema Megi, witam, witam. Czekaj. Co ja potrzebuję? Żeby to w miarę przyspieszyć. Klikać chyba. Skrzynię by mogło dać, ale zobacz. Nie ma jej. Ty, a w ogóle ten meteoryt też jest losowy, że on spadnie, czy jak to wygląda? Bo raz mi chyba spadł, ale nie wiem, czy to gracz nie przyzwał wtedy. Bo jak on nie jest, że losowo spadnie, to to najgorszy quest, bo te meteoryty to jest ograniczona ilość. Mam ich tylko 8, to dwa questy tym zrobię. Autoklikera. Czy to ma sens? Znaczy się, no pewnie by coś przyspieszyło. Ops. Coś wyskoczyło na ekranie. To jakiś bug był. Dobra, przetestuję coś, widzowie. Kurde. Ty, tu jest jakieś ograniczenie chyba. W sensie... Jakie tu jest? Coś za wolno klika. Tu jest jakieś ograniczenie, czy nie? No to aż tyle chyba nie zmienia ten auto, ten kuzyn. Trochę szybciej, no ale wiadomo. Ale to nie jest tak jak na niektórych gierkach, że to kliknąłeś, to to była... Jezus Maria. No różnica taka, że to luj. Dobra, czekaj, a gdzie jest ten? Kurde. Do tier 3, ja pierdzielę. Ale chyba mogę jakiś. Czekajcie, zrobimy chyba tak. Nowe i tam. Ty, a może jeszcze następne? 20, to nie będzie dużo tych. Nie będzie dużo kaski, żeby otworzyć aż tyle petów. Co to w dupę jest? A, to jest ten drugi. Będzie, będzie. To ile zbierać te pieniądze tutaj? Tutaj to ja nic nie zadaję już. Ty, ale gold leciek porypany tu. Między tymi arenami jest taka przepaść. Już iść wydać? Który mogłoby tą skrzynkę dać, ten sequesta zrobił, ale nie da. Ciekawe, czy jest RNG, co ile ją daje? No w sumie z niej itemy lecą, to jest mega useful. Co? Jaki upgrade petów? To? Fuse pets. Co to jest? Co to w dupę jest? Rolowanie petów?
Mam pięciu tych. Czemu czterech tylko mogę posłać do roboty? Czekaj, ale ja nie chcę tych. Te roślinki z tych. Co? Ile trzeba? Ty, to jest wartościowe w ogóle? Chyba gówno to jest. Jak ktoś może, czy w tej gierce był jakiś reset, bo nie mam żadnych starych petów. Jak reset? Są resety w tych grach? W tych trybach? Nie wiedziałem. Czy tam jest napisane, że niektóre te tryby to od lat istnieją? Dobra, gdzie się te enchanty robiły? Tu. Za 15h nowa aktualizacja. No i git. Trzeba będzie grać, to gramy tak to 15h teraz bez przerwy, żeby ją zobaczyć. Proste. Gdzie się tier 3 potiony ulepsza? W tym zwykłym ulepszaczu? Potek? Ta? Dobra, to do zamku pójdę. Przed otwieraniem petków. Ty, ile ich trzeba? A, 3, okej. Okay. 15 mikstur. A, tu się ogarnie. Czekajcie, to najpierw może pójdę akurat po mikstury, potem się je ulepszy, to zdobędziemy te 15 w miarę szybko. Dobra, gdzie ten zamek był? Tu. Co ja tu miałem zrobić? Tą skrzynkę otworzyć? Ty, szansa na jakiegoś peta tu jest. A tu jest, które kliknę, to będę losował akurat? Czy jak to wygląda? O kurde. No jest pet, tu. Nie, czyli ze wszystkiego tego może coś wypaść. Nic dobrego nie wypadło. O nie, ta power razy 100 wypadło. Co w dupę? Którego tieru to jest ta power razy 100? Gdzie to jest? A tu? W ogóle nie widzę. Co jeszcze tam wypadło? Ej, słabe chyba, czy nie? Te rzeczy, co mi wypadły. O! Aha, ale tier 4 chociaż. Ty 20 tych, ej, może wypadnie. Ej, jak myślisz? Ej, czekaj, ja ten krystal key mogłem wystawić na handel dla graczy? To jest cena rynkowa na dole? Te diamenty? O ja pierdzielę, ty ja mogłem to sprzedać po prostu. O ja pierdzielę.
50 kadiaksów w dupa. To mogłem sprzedać po prostu, byłoby lepiej. Ej, to, że tu jest rynek dodatkowo, też ulepsza tą gierkę, bo dodatkowo da się za free grać. Jakoś tam. Chyba, że rynek się zasiano. Czekaj, gdzie ja miałem teraz iść? Ulepszacz mikstur, gdzie to było? Tu. Kolejny klucz jest zara. Ty, teraz pytanie. Czy ten klucz będzie się opłacało sprzedać czy zużyć? Może wypaść pet, który ma razy tam milion. Witam, witam. Cześć, 4 wpieprzyło czy 3? Ej. A nie, 3. Ile jeszcze? 3 poty. Witam, soja arana. Witam, soj arana. Witam. Kurde. O, jest. 47. Kurde, i teraz pytanie. Ty, ja chyba to sprzedam. Chociaż z drugiej strony mam 200k. Kiedy mi się skończą diaksy? Jesteś o 20? Aha. No ale napisałeś witam. To skąd mogę wiedzieć? Dla mnie to jednoznaczne. A do ciebie, okej. Okay. Sorry, ja już tutaj odpływam. Aha, trzecia jest. To w sumie nie jest tak późno dla mnie. Co jest? Ale to dlatego, że dzisiaj na samej yerbie jestem. Znaczy jednej, bo wiesz. W takich godzinkach, dwie yerby na dzień, no. To minimum. Nie wiem, otwieramy tą skrzynkę, czy sprzedajemy? Ustalcie. Za 30 gadiaksów mogę pety, co mają 300k? Tupę, gdzie? O czym ty gadasz? Jest coś takiego? Na rynku? Dobra, czekaj, otworzymy zaraz ten. Ej, naprawdę jest coś takiego. Ej, przetestujmy. Ja mam teraz dobre te, ale jakbym założył te enchanty zamiast tych, założyłbym Tap Power 100 i by mi koleżka klikał, nie? Co to jest różnica? Jest tak samo jak z tamtym, 40%. Te Tap Power 100 to jest chyba scam. Boże, jakiś limit klikania osiągam. Kurde. Ej, ja jakiś limit klikania osiągam, no. Jaki czas? No i 1/10 sekundy, double click. Ale teraz single click wziąłem. A ty ile masz? Jedną dziesiątą sekundy klik, to ile jest na sekundę klików? 60, tak? Nie. 10? Nie, to nie jest jedną sekundą. Jedną dziesiątą. Nie, no jak to jest mało, 10 klików na sekundę chyba. No ten enchant nic nie daje, wypieprzam go. Jak stare na mam? A, bo ja pety miałem otworzyć, zapomniałem.
Czekaj, teraz daję 0 sekund, kurde. Jedną setną sekundy. Ile to jest? 100 kliknięć na sekundę chyba, tak? No ale to nie, widzisz, żeby tu było 100 kliknięć? Policz to. W sensie ja tak liczę na oko, nie? Bo ja klikam to jak coś. Ty masz 50? No dobra, on to daje 50. Czekaj, 50. 50 na sekundę klików. W sensie, że ja tyle klikam. Nie wiem, to i tak jakoś... Jakoś wolno idzie. Ważne pytanie, jakiego koloru jest kuzyn i czego go tak mocno motywujesz do klikania 100 razy na sekundę? Double click. No double click, no bo z mamą klika kuzyn naraz. Mama lewym, a on prawym. Czekaj. Dobra, idziemy otworzyć skrzynkę dla widza. Gdzie to się szło? Ty Blackblue kupowałeś jakoś, jakieś na rynku pety? Bo w dupę, jak można kupić peta, no to lepiej kupić. Nie? Ale gówno mi dropnęło. Ty, w ogóle się tego nie opłaca chyba otwierać. Czemu to... Czemu to jest warte... Czemu to jest warte 40 kadiaksów? Mało diaksów masz? No widz mi wysłał, dlatego mam tyle. Ale jakbyś sprzedał klucz, to byś miał 50k. Idę testować coś. A gdzie jest ten rynek, bo nie ogarniam? To jest rynek? Ty są jak w Metinie takie shopy ustawione? Ja też mogę ustawić? O ja pierdziele. Ale to gracze wystawili? 17,5 miliona on chce? Ej, to jest ten, co wypada z klucza. Czyli klucz jest warty 50k, może ci wypaść pet, który jest warty 17,5 miliona. To nie ten? To tamten ma jeszcze, tamten jest jeszcze droższy? Ty, milion w dupę, milion. Nie no, ja mam 200 kgbów, mnie to na nic nie stać. Ej, klucze on ma. Nie, 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 widzu. Ja nie chcę, żebyś ty mi dał. Już tak widz mi dał diamenty. 420. A ile on ma? O kurde, to jest pet, który jest zawsze tak silny jak twój najlepszy pet. Czyli taki klon peta. Fajne. Ale tutaj petów nikt nie sela. Jest gdzieś więcej tych... A ja bym musiał serwer zmienić, żeby znaleźć ten. Inne stragany, tak? A jak się serwer zmienia w tej grze? Po lewo masz waypoint biały, gdzie? To? Ale gdzie jest do szukania? To? Terminal.
Tupek, gdzie to jest? Ty, co to jest u góry? 206k. Ej, to jest aukcja. Ej, ten tryb gry ma jakąś taką gigantyczną ekonomię? Jak Metin? Albo Tibia? Ile ten pet ma energii? No 75%. Tyle co twój najlepszy. W sumie za 200k to niezły. Ty, może beta wpieprzy i go kupimy. Czy się nie opłaca? Za tobą jest terminal? Co to? Gdzie jest terminal? To? Koło wyjścia? Tu? O ja pierdziele, co tu jest? Ja pierdziele, co się dzieje z tą grą? Ej, który jest najlepszy typ moba? Błyszczący tęcza? Jeden istnieje na cały tryb gry, na całego Robloxa? Jest jeden taki? I ktoś go ma? Ile to jest warte? Ale oni tego nie chcą sprzedać. Nie no, błyszczący. Ej, a jak to posortować, żeby taniej było? W dupę tak drogo. A mogę kupować na przykład te meteoryty? Ej, 1k tylko meteoryt kosztuje. Aha, i mnie tepa na serwer. O kurde. Na Twitchu zarabia się z wyświetleń tak jak na YouTubie? No, z grosze, bo tu są reklamy, ale trzeba mieć giga dużo widzów, żeby coś z tego było. Ej, to ja mogłem sprzedać te klucze, wiecie? Byłoby 100k diaksów. A jak gdzie są pety, które nie mają, że 90% tak silny jak ty, tylko po prostu mają bazowo bardzo dużo? Wyżej? A, tus. A, bo one mają pod sobą. Ile ma ta? Ile takiej kosztuje? Ale oni ich nie sprzedają. Kurde. Tu jest serio napisane, ile czegoś istnieje. Nikt tego nawet nie kupi, tego co tu jest. To może wezmę błyszczący. No ja bym to kupił, no. W ogóle tego nie ma na selo, co chodzi? 159 diamentów ktoś za to chce. Za 500k moba. Czej, o co chodzi? Ja biegam z mobami, które mają po 1000. I 100 diamentów jest warty 500k mob? Ty, co to jest za sklep? Ej, a gdzie jest ten tańszy? Gdzie jest ten tani? Nie ma. Już go ktoś kupił? Ej, ale już ktoś wykupił tego najtańszego. Nie będę przepłacał jak brudas. Ej, to jest ten z tego?
O co tu chodzi? To jest sens klucza? Mała cena 10k? Tupę. Ej, o co tu chodzi? A da się jakoś złoto zamieniać na diamenty? Czy skąd te diamenty zdobyć? Ja mam diamenty od widzów, ale jak normalny gracz by zdobył takie diaksy? Za 2k pet? Chłopie, jak ja widziałem peta za... co jest za stówę, to mi się teraz nie opłaca kupić za 2k. Nie ma to sensu. To jest przepłacanie, rel? Co to w dupę są za ceny? 26, 10. Idę tam. 10 diamentów w dupę, pet za 500k, 10 diamentów, tyle się zdobywa w ciągu 10 sekund. Ej, nie ma już. Co to jest 1000 u góry? Czekaj, on ich sprzedaje 1000 za 1,5k? Ja... O mój Boże. O ja pierdziele, nie wierzę w to. Popieprzy mnie zara. Nie, to kupimy lepszego, jak jest tak tanio. Kupimy najlepszy, jakiego się da. Dziesięćka to jest za 1000 czy za jednego? A on chce za darmo cepie? Nie. Kupuję tanio. A skąd wiesz, gdzie jest napisane cena za jednego? Nie, 1000 jest. O kurde, 24k za 1000. Kurde, brać? Brać? Ej, jest 100 już. Spadło. Za 1000 jest tyle. Ale po co mi 1000? Ten kosztuje 30 za sztukę. Ten 80 za sztukę. Ej, kupić te. A mogę zaznaczyć, ile kupić? Kurde, nie da się. Bym kupił mniej. Kupiłem. Ja pierdzielę. Czekaj, i teraz chcę coś sprawdzić. Ja pierdzielę, ty to widzisz? O co tu chodzi? Nie, widzowie, bo mnie popieprzy. Co się dzieje? Kupiłem 100 petów. Git? Jak więcej petów? Przecież ja już mam max, jak się da. Nie mogę więcej petów nosić. Ej, co jest? Czemu tylko 10 petów? Ej, wcześniej miałem 30 petów, o co chodzi? Tutaj, aha. To jak stąd wyjdę, to będę miał normalnie?
Ale porypane. Przecież ja teraz te plansze zmiotę z planszy plansze. Ja pierdziele, nie... Co tu się dzieje w dupę? Idziemy to przetestować. Ja to przed chwilą... Nie no, w dupę. Nie wierzę w to. O co chodzi? To się w tej grze w ogóle jest sens kupować pety? Tak z jajek? Chyba tylko jak jest quest na to. Mam questa, no to mogę go wykonać. Jaki po gierce? Ta gierka teraz się dopiero zaczyna, tak mi się wydaje. Czy ta gierka to... Oraz? Właśnie ta gierka chyba polega na tym, że ty handlujesz z ludźmi. Nie? Teraz to już jest przesada. Ale to jest porypane, jak tanio się da te pety kupić. To przecież jakieś te gorsze pety, co oni za 2 diamenty sprzedają po 1000 nawet, to jest do wyfarmienia w chwilę. Co jest? Potem otwierasz po 70 jajek na raz. To jak zostawisz after, no masz 10 milionów tych petów. Ale to tak się robi później? Tak się gra w tą grę? Tak? Kurde. Ej, ale zobacz, że kometę wolno biją, nie? Znaczy wolno, no wczoraj ją biłem dużo wolniej. Jutro będzie duży update i będą pety po 90 za sztukę? Ja pierdziele, 90 za sztukę pet? To kogo na to będzie stać? Dziewięćdziesiąt procent graczy? Co? Ekstarena? A już. Ale porypane to jest, serio. A to jest Rainbow? A my mamy Rainbow wszystkie. Ja pierdziele. Ale popieprzone to jest. Jedenka diamentów. No trochę tego jest. Trzecie, eliksiry musimy zdobyć. I 80 jajek. O, item. Gdzie ten item był? To było to. Jakiś dziwny eliksir wypadł. Dobranoc, legal, dobranoc, trzymaj się. Która jest? Pół do czwartej. Myślę, ile będę jeszcze siedział. Do czwartej może. To były twoje pety, Verox? Serio?
Nie ma sprawy, 30k zarobiłeś. Git to jest dla ciebie zarobek 30k diaksów? CSK? Nie gram w takie gry. Valoranta kiedyś grałem na offstreamie, ale szybko mi się przejadł, bo jestem giga gównem w takie gry. Ale myślałem ostatnio, czy nie wrócić do niego trochę. Pograć więcej. Tylko tragiczny jestem w Valoranta. Jeszcze gorzej niż CS. Witam Bright, witam. No leciutko, ale chwilkę jeszcze posiedzę. Kontraband ładnie strzelałeś jako policjant? No tak, no ale cele były w autach. A auta miały zaciągnięty ręcznym. Wtedy się najlepiej strzela. Zwłaszcza jak za kierownicą jest ten Kaman, a nieważne, nie powiem nazwy emoty. Widzę, Black Blue też się wkręciłeś w trybik. Dobry jest, nie? Jeden z lepszych. O! Ej! Co? Jak mi w dupę na to nie stać? To ile to kosztuje? 500 kosztuje jeden. O kurde, ale drogo. Nową ligę w nowy sezon grałem. Felezaur? Nie. Nie planuję na razie. Bo nie mam ochoty w ligę w ogóle grać. Jest, jest. No fajny, nie? Czekaj, co ja chciałem użyć? Ja mam potkę na coiny użytą? Nie mam. Myślę, czy w takim razie, jak i taką tak porypane pety, nie lepiej na boosta, czyli coiny i diamenty. Jak mam popieprzone pety, które to robią tak o. Po tym mi nic nie dają, to są procentówki. Magnesyf? No jak? Dobry, zdobywam szybciej. Chociaż mógłbym flagę postawić, bo te flagi też... Ja to teraz wszystko już na ceny rynkowe. 1,5 taka flaga, to ile ona się idzie zwracać? Ty, to najlepsze chyba są rzeczy na diamenty, czy mi się wydaje. Żeby jak najwięcej diamentów dropić, bo... Diamenty to jest waluta w tej grze. Przecież teraz wolniej dużo niższą niż wcześniej. Nie, jednak to sporo daje. No, jedna taka książka dużo zmienia. O, teraz jest git, full diamenty i ten. A, czekaj. Ej, ale no to flagę da... Aś w dupie. O kurde. Ta, cenę za sztukę pokazuje. A, bo tych flag się kupuje ileś. A, dobra, 250 sztuka, 370, okej, a ta? Tej się w ogóle nie da kupić? A, po jednej się kupuje za 2,8, 2,2, okej. Ciekawe, że ta gra ma swoją ekonomię, nie widziałem czegoś takiego jeszcze w Robloxie. Serio, dopieprzony tryb to jest jak na Roblox.
Wygląda w sumie tak jak no, większość klikerów, ale ma w sobie tyle mechanik, których bardzo brakuje w tych jakby każdy kliker był tak rozbudowany. Ale nie jest. Cześć, ja nie skipnąłem czegoś. Te jajka musimy zrobić questa, żeby questy leciały i te poczekajcie. No wiem, że tą grę gra z rekordowo dużo ludzi, teraz już wiem czemu. Bo ja kiedyś to miałem grać i grałem tylko chwilę. Bo wszystko dostałem podczas eventu świątecznego. I mi się znudziło. Ale grałem ile no? 15 minut. Nie no, nie pamiętam ile. Jest na YouTube chyba jak w to gram. To tych petów co ja teraz je dropię, to ja bym nawet nie sprzedał innym graczom? Tych petów? 30 minut, a. Arenka, no tego, otworzę tylko jajka i pójdę dalej. Pet Simulator X grałeś? A może, a to się czymś różni? To jest 99. A, my mamy rangę już. O kurde. Sztuka jest warte to. To jest jakiś slot, ale co on daje? To nie wiem. Mikstur, Pyramid Obi. Gdzie jest widzowie Pyramid Obi? 200 jajek. Więcej petów, zaraz. No już to kończę na tyle. Serio, że się pety przenosi między trybami? Ja pierdzielę. Ciężko mi uwierzyć, że to jest aż tak dorobione, te niektóre tryby. Kiedy jest nowy rewind? W którym etapie? A, rozumiem Piotr, spoko. Odebrałeś prawie tak jak... Co? Ty, ja nie wiem, czy na noc, kurde, ten tryb jest bardziej rozwinięty niż myślałem. Myślałem, że to jest ostatni stream raczej z tego, a kurde, może będzie więcej. Jeszcze jak patch wychodzi, trzeba będzie zrobić. W sensie, że jutro na noc, nie? O to mi chodzi, zagrać. A no tak, ale nie, chodzi mi o to, żeby jutro jeszcze zagrać na streamie w to. Bo myślałem, że to ostatni stream z tego i ten, ale jutro nie wiem. Chociaż zobaczymy jak z Dark Souls wyjdzie, ile będę grał. Gdzie jest piramid? A, 25 mówiliście, tak? Nie, czekaj. Nie dostałem odpowiedzi. Minecraft będzie po DS3. Rabbit, no ale nie mogę go. To jest tylko jeden na grę? A Pyramid Obi jest gdzie? No tu. Aha, że co 25 jest, okej, dobra.
Ej, nie robiłem tego jeszcze. Kurde, te porypane to jest dla mnie, jak to jest rozbudowane. Wydaje się tak jak zwykły kliker, jak inne. Ale mam w sobie tyle wbudowanych rzeczy, że to jest aż chore. Kurde, te kolce. O japi. Gdzie jest koniec? No. Nie wiem właśnie kam, w nocy zobaczymy. Witam, witam Xamil z powrotem. Ja bym spać poszedł, no właśnie się zbieram, bo jutro trzeba na dysy. Która jest? No do tej czwartej można posiedzieć. Ile co jest DS? Części? No jutro ostatnia, trzecia. Ale są też inne gry od twórców, nie? P2 wbite, okej. Okay. A to w RLC już nie pykasz? Czy dzisiaj tylko taka odskocznia nas na ten? A właśnie, awantura o kasę kiedy? Dobre pytanie, bo miała być od początku stycznia, a się w dupę styczeń już kończy. Kurde, nie wiem. No ale co, no nie ucieknie, tak? Jak już zaczniemy oglądać, to będzie leciało. Trzeba się zebrać. Atlantis. A jest spotka na diamenty. Ej, dobra, czekaj, Atlantis, to pamiętam, to było gdzieś tu. Spędzi się kapa? Nie, nie, grałem dzisiaj w RLC, zaliczyłem. Aha, okej, okay. Ale co, straciłeś się kół? Nie masz grobów? Nie grasz grobów? A, to jest najłatwiejsza chyba ta. Bo tutaj cię czas nie ogranicza, po prostu sobie jedziesz. Znaczy nie, no w sumie tamtych też cię nie ogranicza, ale można paść. A tu po prostu jedziesz sej luj. To jest jak Quidditch w Harrym Potterze, pamiętam. Tych starych. Ty, rekordzik chyba jakiś będzie. No i git. Zbyt łatwo z grobami? No jak zbyt łatwo? Ja tak grałem, nie oczerniaj mnie. Czekaj, teraz tak, enchanty. Gdzie się kupowały enchanty? Tutaj? Chyba tu. Ja też, Xamil, do czwartej posiedzę. Jutro Dark Souls 3. O, się nie mogę doczekać.
jeszcze DLC, ja ich nigdy nie grałem, grałem tylko podstawkę. To było 5 lat temu jakoś. I czekaj, gdzie się łączył enchanty tu? Trójka to Sigma. No, na pewno lepsza niż dwójka, bo dwójka miała dużo mechanik, które sama wymyśliła i które z nią umarły. Czekaj, pyk. Dwójka, trójka to przepaść, no. Ja tak dokładnie nie pamiętam trójki, ale no na pewno jest Sigma. Czekaj. Najgorsza. Zobaczymy. Ja nie pamiętam nic z tej gry. No pamiętam, że mi się podobało po prostu. No bo potem grałem w Elden... Nie. Sekiro. I potem w Elden Ringa. Po latach. Dobra, no to teraz już... Aha, znowu mamy w dupę z jajkami quest. A miałem kupić nowe te... Ile tych jajek? 75. Oglądałem The Boys dzisiaj, trzeba mieć naprawdę dystans z tego serialu, w sensie jak go zobaczę do końca, bo serial ma śmieszne momenty. Jak to dystans do serialu trzeba mieć? Co to znaczy? No ma czarny humor ten serial, ale za to jest właśnie Sigmą. To mi się podoba. Po prostu, nie wiem, trzeba lubić tego typu humor, ale no tam jest wiele rzeczy, za które warto go obejrzeć. Giga oddaje, no. Dobranoc, Samuel, dobranoc. Trzymaj się, dzięki, że byłeś. Kurde, znów te mikstury. Co to jest? Aha. 1000 diaksów za free. Jak się gra ileś czasu. Czekaj, co ja chciałem? 12 mikstur. Ja tylko biegam od questa do questa i mikstury odbieram. Bo tyle do roboty jest, chłopie. Czasu na nic. Może obraża uczucia religijne? Obraża uczucia religijne, mniejszości, narodowości, wszystko. Ale każdego porówno, więc chyba git. Dzięki, Adamczyk, za 18 lat. Mam propozycję, bo jestem i tak... Gry za darmo? Jakie? Teraz mnie zaciekawiłeś. Czekaj, 5 mikstur jeszcze. Nie no, mi się bardzo podoba serial ten The Boys. Kurde, teraz enchanty, ja pierdziele. Dobra, idę na razie expić, u mnie popieprzy. Tylko questy robię. I oni mają 30 nowych tych dodać. Na Steamie? No i git, no. Wiadomo, na Enebie musi być, to jest wymóg do tych gierek za 5 zł. Chociaż no nie zawsze, bo niektórych mniejszych nie ma, no jak jest mała gra, to ciężko. A właśnie, miałem item założyć. Gdzie to było? Ten. Kurde, chyba zrobię tak. Pięćdziesiąt, 700. Ty, skąd mam wziąć tego peta z znaki zapytania? O co w tym chodzi, w tym queście? Widziałeś te filmy Wszystko Wszędzie Naraz? Nie widziałem, ale to dostało z 500 Oscarów. Myślałem, żeby to kiedyś obejrzeć, się nie zebrałem.
Chodzi o to, że mógłbym ci tę gierki dawać prędzej, tylko musiałbyś... Aha, okej, okay. No to można ogarnąć się. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie tylko Quinta mam. Anon jeszcze chciał, żebym go dodał, bo mi wciska jakieś gry. Gry typu Far Cry, Call of Duty dla starego na urodziny, co polecisz? Żeby nie było dużo mechanik, bo nie ogarnia. To chyba Call of Duty ma mniej mechanik niż Far Cry'a. Bo w Far Cry'a jest jeszcze i crafting. I chyba tyle. I mapka, czyszczenie mapy i tak dalej. A w Call of Duty to ja nie wiem, co jest poza multiplayerem. Czy w ogóle jest coś poza tym. No pytanie, czy woli tego, multi czy single gierki, nie? Jak mnie dasz do znajomych, to ci kupę kopa w dupę. Aha, ja widzę, propozycja warta uwagi. Chyba będzie dodawane. Co to jest? A daj to. Ale nie wiem, jakie są gry typu Far Cry z małą ilością mechanik, bo Far Cry sam w sobie nie jest jakiś super ten. To może Far Cry'a dwójkę, tam praktycznie się tylko jeździło autem i strzelało do tych czarodziei. Far Cry 2, tam nic nie było. Niby otwarty świat, to takie puste było w dupę. No niestety. No Far Cry 3, 4 i Primal, no to z tego bym wybierał coś, jeżeli chodzi o Far Cry. Crysis? A, Crysis, w sumie jakie były mechaniki w Crysisie? To się z tym kostiumem były tylko. Ale to no takie... Giga dość szybko do ogarnięcia, skoro ja ogarnąłem. Czekaj, co jeszcze z tych gierek? Chyba tylko to, nie? A właśnie, my Crysisy mieliśmy grać. Kiedy ja grałem w Crysisa 1? Chyba niedawno, nie? Rok temu? 12 grudnia 2K22. No. Trochę ponad rok temu miała być seria Crysisów. Roblox, ale widz chce tego. Gry typu Far Cry. Wolfenstein? Nie grałem nigdy, ale... Seria Crysisów? No, ma kilka części. Muszę zrobić dwójeczkę. Kurwa. Ciekawie mnie ta dwójka, czy była sporo gorsza niż jedynka. Chociaż widzowie pisali, że jest ok, że można zagrać. Ej, tych diamentów sporo dropi. Skoro ja już odrobiłem te 200k prawie. O, Metro, no. Seria Metro, ale to by musiał też książki, wydaje mi się. Bo bez tego sporo gorsze. Ja dopiero po książkach dużo lepiej do tego podchodzę. Bo bez to tą jedynkę mi się podobała, ale tak że nie ogarniesz wszystkiego tak dobrze. Ale Metro, no. Z questów ciągle mi leci, a może. Tier 3 mikstura. Zaraz się zrobi. A gdzie się robi tego questa ostatniego? Widzowie. Artyom. Nie no, Metro zarąbiste, kurde. Coś pięknego to jest. Dzisiaj grałeś w ten horror od Puppet Combo, oni mają więcej fajniejszych horrorów. No, na pewno zagram w inne, powiem tak. Ten był giga fajny. Ja lubię gry właśnie, lubię horrory w takim starym stylu, powiedzmy. Jak to było albo w tym,
albo w tych chillas, albo, ale najlepsze ze wszystkich to są te, wiecie które? Co ma widz pisał, że chyba za pół roku ma być nowa część. Kurde, fajne to jest, to są gigagiereczki. Chyba tak, Dudzic, no, chyba to. W każdym jajku rare pety to są te? A, to po prostu dużo jajek otworzyć trzeba i tyle. Dobra, idę zrobić 3 mikstury tier 3. A, Fierce of Fatum to było, no tak. Lethal Company? Co to jest? Cześć, to jest tier 3, czy to jest... Aha. No. Dobra. Kurde, fajny ten tryb. Jolk? Nie wiem gdzie jest, ale kojarzę, to by trzeba w chat logi spojrzeć. Bo nie wiem, czy to on to na ostatnim live'ie pisał. Pisał coś, że go nie będzie jakiś czas. I coś tam już się pamiętam. Czy są jakieś ferie jedzie zimowe? Nie wiem, jak tam ferie zimowe w tym roku wypadają. Czekaj, To. Amnezję? Nie wiem, czy w to grałem. Nie pamiętam czegoś takiego, to chyba nie. Tak, Artur, no może tak być. Niestety może tak być, no co zrobisz? Ale rzeczywiście, jak go nie ma, to jakiś spokój, nie? Coś tu w dupę nie gra. Czyżby był prowodyrem? Kurde, ty już jest czwarta, no trzeba się zbierać. Nie pamiętam wad tam board tej gry. W sensie grałem w taką grę, co się obraz malowało, to jest to? Jak nie, to w dupę nie wiem. A właśnie, Madison 2 ma wyjść, to ja bym w to na premierę na pewno chciał zagrać. Najgorsze mi wypadły? XD. Klucz, 50k. Chyba go wystawię. Bo z niego nic nie może wypaść. Ile kosztuje najlepsza rzecz, która może wypaść z klucza? Jest ktoś, kto zna się na tych cenach? Czemu gram o 4 w Robloxa? Nocny content. Dla nocnych marków. Milion? Ej, to nie jest dużo. 20 razy tyle tylko. A szansa na to, że ci wypadnie, to jaka jest? Czy z 20 kluczy otworzyłbyś tego peta za milion? Zero, zero, jeden, aha. To się w ogóle w dupę nie opłaca. Do milion to mało jest warty, musi być więcej. To się wydaje nic przy tym, ile on jest... Da się zobaczyć, ile ich jest w gierce. Weź widzę, zobacz. Bo przecież zawsze jest napisane chyba, ile czego jest w grze. Na przykład tych, co ja gram, jest 18,5 miliona. A tych najgorszych w grze? 9 miliardów. Cześć, jak to możliwe? Przecież ludzie nie otwierają tego. To jest pet, którego po chwili zmieniasz. Czemu jest ich aż tyle? Zobacz, drugi pet z kolei już jest tylko miliard prawie, nie? Kolejnego tieru. To już jest taki przeskok.
I nie, no ja do 7 nie będę, wiesz. Jutro Dark Soulsik. Otwierają. No wiem, że każdy, kto wejdzie do gry, dostaje za darmo, no ale w tą grę nie było 9 miliardów kont. Chociaż da się zobaczyć ile. Ile w to jest zagrań. Link do playlisty? Oczywiście, że tak. Coś jesteśmy na 2 godzinie 35 minucie. Grałeś Kingdom Come Deliverance, bo ja teraz ogrywam i powiem ci, że od czasu Wiedźmina 3 tam mnie tak grają wciąż. No właśnie słyszałem, że to jest giga dobra gierka, nigdy nie grałem, chciałbym zagrać. Chciałbym zagrać i zagram pewnie kiedyś. Słyszałem, że jest nie, że jest giga dobra, no. Co to jest? Co dodaje? Właśnie co jest po Godriku Pecie, bo teraz nie wiem na kogo iść w Eldenie. Cześć, jak po Godriku? To jest ten król złota? Ten taki ze smokiem? Na ręce? Bo mi się mylą i... Tak. To widzę, to ty jesteś na początku gry, no to idziekolwiek. Jesteś na początku gry jak coś. Idź gdziekolwiek, to będziesz szedł dobrze. Za drugim razem pokonany? No ładnie, ładnie. Nie, to jest początek gierki, widzę, także... Po prostu idź dalej. Gdzie chcesz. Ty, łapka tu jest. Co za Roblox? No tryb pet, coś tam pet 99 w dupa, nie wiem. Chest Rush, co to jest? O kurde. Warto? O kurde, co to jest? Zdążymy to zrobić? Aha, to tak wygląda, że 5... O kurde, ale OP. Zarąbiste. Ej, potki nie wypiję. Nie wypiję. Im się kończy. No porypane to jest, ile tych itemów tu leci. A tego golda to chyba nie ma co tu zbierać, nie? Po prostu iść przed siebie. I item jest lepiej. O, to już lipa się zaczyna. Kurde. Gdzie to było? Chociaż te kryty nie są złe. To jest razy 5. One są dość częste. No to co, 4 skrzynki ledwo zrobię. Ciężko tu zrobić więcej. A ja czemu te niektóre pety tam są tak bardzo drogie, skoro one robią tak na przykład, że 90% najlepszego peta to jest ten pet. Skoro no to byłoby gorsze, jakbym miał full tamtych petów i jednego tego co mam.
Owoce? Cześć. Dziesięć jabłek opijewszyłem. Ale to wolno idzie, ja pierdzielę. Nie wiem, czy my to zniszczymy. No ja już śpię, Verox. No, zrobię to i jedę spanka. Jutro się coś poklikam. Nie, jeszcze nie wiem, czy będziemy klikać, no bo... No bo Dark Souls, ale zobaczymy. TNT? O kurde, racja. Nie da się. A tamto to jest ostatnia, jaka jest tutaj? Aha, czyli tak, żebyś... Już jesteś gigadokokszony, żebyś nie zrobił 20 skrzynek i ci nie wypadło 100 itemów. Te zaproszenie znajomego do gry to jest 100 diamentów. O co tu chodzi? Jakieś multikonta jest? Jak na końcu jest zwykłe pole do farmienia, ale itemy lecą? Dzięki Fresi. Nie, Frest, wybacz. Dzięki Frest. 0516 za suba, witam, witam. Witam, witam. No, ciężko, ciężko. Ty rank 14, jeden ma chłop, ja pierdzielę. 14 rank w dupę. No najwięcej z tego pierwszego wypadło itemów, ale tego to w dupę nie ma szans. A rzeczywiście. Najpewnie dobry dropik tam jest. Jakie ja mam te najlepsze skrzynki, te najlepsze te? Coiny, diamenty, coiny, kryt. Fajne, Black Blue, zrób se tego Chestrasha też, jak jesteś jeszcze i nie śpisz. Dobra, czekajcie. To jest, że szybciej moby biegają? Jak za daleko? No to jest jak coś na 45 arenie. Dobra, widzowie, 5 minut jeszcze posiedzimy, rzucę totem. Pięć minut i do spania. O kurde, mogłem na kolejnej. Luj z tym. O, już luj z tym. Nawet diamenty tu nie dropią. Nie no, na tej arenie diamentów nie ma? Zobacz. O nie, tu są. O kurde, co to w dupę jest? Ale tych diamentów jednak aż tak dużo nie respi się, jak tak patrzę. Nad głową się wyświetlają, jak dropną.
9. A nie, teraz 5. A, ja ich nie podnosiłem. Okej. 70. Nie, no dobra, sporo dropi, tylko ich nie podnosiłem. Teraz 100 podropiło. Wyprzedziłem, a to pewnie przez te petki, co? Co kupiłem. Nie no, trochę tego dioksów leci. A co jest z tego? Ja też z tego też coś dropnę? Z tego słoika, czy nie? Czy będzie siadane na słoik? No tak, no właśnie, widzisz go. Zara przysiadł. Coś tam dropi, no. Coś tam dropi. Ale rzeczywiście z questów dużo więcej dropi diamentów niż z takiej gry. Chyba, że później więcej dropi na dalszych arenach. $200,000 z powrotem. Pięćdziesiątego. O, słoik. Czekaj, bo ja muszę jeszcze 7 tych główien. Gdzie one są? Co to jest? Czekaj, co ja odpieprzyłem? Czekaj, potrzebuję jeszcze 5 do questa. Tak jak questy dostałem w dupę, że mi nie idzie. Nie idzie mi ten, ranga. Sum. No zobacz, 100 diaksów teraz dropnęło. Leksa ręka, to już to pieprzę. Na tej mam tego flagę od diamentów. No ale jest jakaś arenka typu mało w ogóle tych się respi. Nie wiem, czy to od areny w sumie zależy. Jakiś achievement, co chodzi? Jeden diament, gdzie on jest? Trzeba go zniszczyć i będzie. No jest. Złap 16 ryb? Co to w dupę jest? Dobra, widzowie, gdzie te ryby są? Która to była? $27, ok. To jeszcze zrobię tą Atlantydę, bo to było giga łatwe. Tam jest napisane? A. Do spanka po tych rybach, bo już w dupę. Giga późno się zrobiło. Na tych robloksiarzach. Dobra. No jakieś... Główienka wypadły. Ale co ty mówisz? Normalnie. I tutaj, tak? Gdzie napisane, w którym to jest?
Ja nie widzę. Dobra. Kur. Dobranoc, Kitsune, dobranoc. Co jest? Golda nie ma. O Jezus. Tu się jako biedak zaczyna. Kiedy będzie? Jest. O Jezus Maria. O ja pierdziele, ty jest bardziej zaawansowany niż... Cześć, jak było w RLC, już nie pamiętam. Ale też trochę łowiliśmy. 13 golda. 100k kosztuje wędka, nie no. Tak mało dropnęło, da się jakoś ulepszyć? Dobra, teraz ładnie idzie. To będzie coś drogiego. To tak ładnie poszło, zobacz. No, stówka. Dobra, ile ulepszeń. Stówa. Jest git. Zielona wędka. Teraz daleki rzut. O, zobacz jak daleko. Już nie widzę tego, kurde. Kiedy to złapię? Teraz? Nie no, jest na powierzchni chyba. Co tak długo? A! Już jest dobrze. Ja pierdzielę. O kurde, 2,5 z bomby. No nowa wędka. Dobra, trzeba blisko rzucać, chociaż nie wiem, czy to ma znaczenie, jak daleko. A czym się te wędki różnią? Że więcej się zarabia, tak? Bo nie jest łatwiej. O kurde, tu mogą mi te dropić. To ma sens to robić jednak. Tysiąc, trochę 10k wędka, nie? Niezły system w sumie. Ale mało, 200. Jakiego masz ksiwagonek? Ile on daje? Ile daje ten pet, co go masz? Dobra, rzucimy daleko teraz, zobaczmy, czy to ma znaczenie. Ty, chyba że to jest tak, że im dłużej trzymasz w wodzie, ale nie, to pewnie jest RNG po prostu. Siedemset warte to? Na co to jest, że to jest 700 warte? Ma i znaki zapytania ma? To co to znaczy? To są zawody? Tak, w podtapianiu ryb. Ale łowimy pieniądze, a nie ryby. Kurde, 25k drogo. No to nie ma znaczenia, gdzie się rzuć. To lepiej blisko, bo szybciej widać. Potek, ale najgorszy niestety. Ile ja tego miałem zrobić? Pet always be stronger than your best pet. A o ile? Ile procent jest napisane? Bo widziałem tam na aukcji, że są procenty po prostu napisane tych petów. Ej, co jest? Uciekł. Uciekł mi.
No ale to pewnie mega dużo warte to jest. Czemu ty chcesz to sprzedawać? Graj tym. Do kupety po prostu. Jak z levelem? To się da expić te pety? Utopisz dla widza rybę? Tak. Znaczy się ja pieniądze ławię, ryby wypuszczam wolno. Tam się pieniądze liczą i eliksiry tylko i buty. Ej, czemu wcześniej dostałem 10k z bomby, a teraz... Nie no, 2k to było chyba. O, nice. Na poziomie 70-50% mocniejszy? Ale to jak się używa tych petów z znakami zapytania? Że nosisz jednego peta, powiedzmy, co ma 100k, czy tam milion prawie? I do niego dokładasz te pety ze znakami zapytania? Co jest? A quest... Ej, tu jest jakiś level tego wędkowania. Spojrzałem u góry teraz. Czy to do rangi level był, cała questa? Nie, to do rangi był. Czekaj. O, 150 jajek, dobra. To teraz wykona... A nie, mam strasznie mało golda. A nie, ja mam sztabki. Dobra, zrobimy to. Nie, czekaj, ulepszę sobie te wydobywanie jajek. Gdzie to w dupę było? Tu. Ja tego peta na PC Atari z jakimś dzieciakowi z mojej szkoły? Bo się nie wylogował z kompa. Ja pierdzie. Co ty pieprzysz w ogóle? Co ty w dupę gadasz? A, to jest plus 2 jajka. Ale drogo to jest. Dobra, starczy. Nie potrzebuję aż tyle otwierać petów. Dobra, i teraz tak, żeby ze znakami zapytania muszę dropnąć. Dla niego nawet nie wiadomo, jaka jest szansa. A, tu jest zaznaczone. Co? Dzięki. Jak chcesz zagrać w pierwszego moda, płacą Downcraft, bossem nawet ruda, połączenie z Kerima z Dark Souls? Ale są oznaczone te, które są do questa? Czyli te wszystkie się zaliczą? Luj, otworzy 20. Nie, musi być ten, tak? Ale na niego szansa jest pewnie mikroskopijna, on mi nie wypadnie. A już. A mi nie wypadł. Nic w tupę nie rozumiem, ale dobra. Te co jest mniej niż 10% to było to? Aha. Czekaj, a ile muszę tych? Do questa jeszcze? 150 to jest... Rara albo lepszego to jest? Aha, okej. Okay. To łatwo. W tym modzie masz, że masz jednego questa, jak go wykonasz, to dostajesz skillbooka? Na przykład do dodża. Ale jak do dodża? Że masz normalnie, kastujesz te skilla i ci przewrót robi? Ale jak to jest jak Dark Souls, to nie powinno być wbudowane? Cześć.
Dobra, starczy tego, bo już na oczy ledwo widzę. Wystarczy tego Pet Simulator, z taką ekipą kończymy dziś. Bo mnie zaraz popieprzy. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!